Ewangelii świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jesteśmy z Jezusem, a On woła o jedność uczniów. Jakże potrzebujemy mocy wiary, która będzie odmieniać nas duchowo. Potrzebujemy mocnego zaangażowania w ratunek dla człowieka, co stacza się w dół. Iluż jest tych, co niszczą swą godność i niszczą przy okazji drugiego człowieka. Dzisiaj wspominamy w Polsce świętego Andrzeja Bobole, patrona naszej ojczyzny. Opis jego męki rzeczywiście może zmrozić krew w żyłach i pokazuje, jak niewiarygodnych rzeczy może dokonać człowiek zaślepiony nienawiścią. Andrzej Bobola urodził się w Strachocinie koło Sanoka w 1591 roku. Najpierw uczył się w kolegium jezuitów w Braniewie. Kiedy miał 20 lat, wstąpił do ich nowicjatu. Filozofię, teologię studiował w Wilnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1622 roku. Był dość porywczego charakteru. Starał się opanować zbyt impulsywny temperament. Był jednak szczery. Miał ambitne plany, bystry umysł, dobre zdrowie. Przez ponad 20 lat pracował w różnych placówkach jezuickich w ówczesnej Polsce. W 1643 roku wysłano go do Pińska, gdzie na 13 tysięcy ludzi było 40 katolików. Książę Radziwiłł zbudował tam szkołę i kościół, gdzie Bobola został mianowany rektorem i prefektem. Po kilku latach miasteczko zmieniło oblicze, ale Bobola podupadł na zdrowiu i zaczął się leczyć. Później Kozacy napadli na Pińsk i zniszczyli miasto. Także kolegium jezuitów zostało zdewastowane. Bobola wrócił potem do Pińska, żeby wszystko odbudować. Zaczął głosić kazania nie tylko w mieście, ale i po okolicznych miejscowościach. Nawracał wielu prawosławnych na katolicyzm i to dało mu przydomek duszochwata. Tymczasem od północnego zachodu rozpoczął się potop szwedzki w Polsce. Rosjanie najechali północny wschód i zdobyli Wilno. Kozacy zaatakowali Pińsk i okolice. Aż 16 maja 1657 roku dotarli do Janowa. Szukali Andrzeja Boboli i zatrzymali go. Zdarli z niego ubranie, przywiązali do drzewa, bili brutalnie, że okoliczni chłopi pouciekali. Andrzej wzywa tylko cicho imiona Maryi i Jezusa. Prowadząc swe tortury, o których ciężko jest mówić, wyrywali mu uszy, nos, wargi. A Andrzej powierzał swoją duszę Jezusowi i Maryi. Na koniec wyrwali mu język, a on stracił przytomność i po godzinie umarł. Jego męczeństwo było najbardziej okrutne z dotychczas znanych. Maryjo, bądź z nami. Jesteś królową męczenników. Jesteś królową Polski. Daj nam ludzi. Daj nam świadków wiary, co nieustraszenie będą nas prowadzić do Pana. Ty jesteś tak jednoznaczna w swej postawie. Czyż i my nie powinniśmy iść Twoim śladem? Być jednoznaczni na drodze naszej wiary? Módlmy się o to na różańcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieki. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.